Część z nich to naprawdę młodzi zawodnicy. Więc nadszedł czas na oficjalne otwarcie imprezy dla tych, którzy dopiero teraz tutaj przybyli. Dzisiaj i jutro w Millennium Hall Rzeszów Slalom Battle, kolejna edycja zawodów we freestyle slalomie na rolkach, które są częścią Pucharu Świata Ligi WSSA. Dzisiaj i jutro najlepsi zawodnicy w kraju zmierzą się we freestyle slalomie na rolkach. W tym momencie rozpoczynamy imprezę specjalną kategorią, która nazywa się Amator, w której wystartują mężczyźni i kobiety, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z freestyle slalomem na rolkach i po raz pierwszy biorą udział w dzisiejszej imprezie. Rozpoczniemy ją od battle Amator mężczyzn. W kolejności wystąpi Witał Nikita, Galanty Adam, Szymkowicz Mateusz i Maciej Nabożny. Skład sędziowski Ewelina Czapla, Tomasz Suwa i Angelika Prucnal. Trzech sędziów oceni zawodników na podstawie ich dwóch przejazdów oraz bestriku. Także w tym momencie kończymy rozgrzewkę, a ja zapraszam wszystkich do wspierania zawodników brawami. A ja teraz proszę Witał Nikita, Galanty Adam, Szymkowicz Mateusz i Nabożny Maciej o podjechanie do mnie. Witał Nikita, Galanty Adam, podjedźcie do mnie, Szymkowicz Mateusz i Nabożny Maciej, podjedźcie do mnie tutaj do stolika sędziowskiego. Tutaj to się do sędziów odwróćcie. Ponieważ zawodnicy ci startują w kategorii amator, są to ich jedne z pierwszych startów. Tomasz Suwaj, przewodniczący komisji sędziowskiej, przedstawi zasady, na jakich będą oni oceniani w tej kategorii. Zasady sędziowania dzięki uprzejmości Jana Rolki, Seba i WSSA są dokładnie takie same, jak obowiązują w normalnych zawodach międzynarodowych, dzięki czemu zawodnicy już przy swoich pierwszych startach nabierają doświadczenia, które pozwoli im potem rozwijać się w kolejnych kategoriach i dodatkowo zwycięzca tej kategorii będzie mógł wziąć udział w kategorii pro. Ok, zasady jasne, a teraz wielkie brawa i krzyki do naszej pierwszej grupy amatorów, czterech mężczyzn. Chłopaki, tu jest czas po mojej lewej stronie, macie 30 sekund, w połowie będzie sygnał, który oznacza, że jest połowa czasu. Czas start jest od momentu wjechania na pierwszy kubek. Zacznie Witał Nikita. Nikita, jesteś gotowy, to możesz jechać. Wielkie brawa dla Nikity, to jego pierwszy start, rozpoczynamy zawody. Zawsze najtrudniej jest pierwszemu, ale trzymamy kciuki. Dawaj Nikita. Muzyczka troszkę głośniej, DJ. Połowa czasu dla Nikity. Zawodnik Rzeszowa, trenujący co dzień w szkółce rolkowej Wodzu. Czysty przejazd, znaczek i potrącony. I dziękujemy, wielkie brawa. To był Nikita z Rzeszowa, jego pierwszy przejazd. Przypominam, że w tej kategorii każdy zawodnik ma dwa przejazdy oraz bestrik. Jako drugi pojedzie Adam Galanty. Adam, wielkie brawa dla Adama. Drugi zawodnik w grupie amator. Adam, jeśli gotowy, możesz jechać. Szybki start w zmianiu Adama. Bardzo ładna pierwsza linia, wielkie brawa. Połowa czasu. Dawaj Adam, dawaj, jeszcze 2 sekundy do końca. I dziękujemy, to był Galanty Adam. Taka moja uwaga, jedźcie do końca. Nawet jak się czas skończy, to lepiej linię skończyć, a nie stawać przed końcem czasu. To jest bardzo istotne w przypadku sędziowania. Jako trzeci w tej grupie pojedzie Mateusz Szymkowicz. Mateusz gotowy, wielka brawa dla Mateusza. Bardzo czysta kombinacja trików. Pięć sekund. I dziękujemy. To był Mateusz Szymkowicz. I jako ostatni w tej grupie pojedzie zawodnik ze szkółki rokowej Wodzu,
Maciej Nabożny, najmłodszy zawodnik z tego co widzę. Także wielkie brawa dla niego, najmłodszy zawodnik w kategorii amator. Maciej, jesteś gotowy? To jedziesz, trzymamy kciuki. Zachęćmy go brawami, Maciej Nabożny, naprawdę młody zawodnik z Rzeszowa. Połowa czasu. Pięć sekund. I dziękujemy. To był twój pierwszy przejazd. Przypominam jeszcze raz wszystkim, że każdy zawodnik ma dwa przejazdy oraz best trick. Sędziowie gotowi? Wracamy. Nikita, Rzeszów, Szkółka Rolkowa Wodzu. Jeśli gotowy, możesz jechać. Nikita wybrał tor z kubeczkami, które są rozstawione w najmniejszej odległości, czyli tor najtrudniejszy. Piętnaście sekund. I dziękujemy, Nikita, myśl nad swoim best trickiem, a my zapraszamy na tor Adama Galanty. Adam, jesteś gotowy? Adam, skąd jesteś? Nie słyszę. Dobra, Adam nie jest Rzeszowa, to na pewno. Dobra, Adam, dawaj. Brawo dla Adama, 120 przejechane. Bardzo ważne w tej dyscyplinie jest to, aby używać wszystkich linii. Połowa czasu. Dawaj, 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 Adam. Masz jeszcze 5 sekund. I dziękujemy. Adam, myśl nad swoim ostatnim trikiem, a my zapraszamy na tor Mateusza. Mateusz, znawca dobrej muzyki i dobrych sportów. Jedziesz. Brawo. Połowa czasu. I bardzo trudna technicznie końcówka i zostało 3 sekundy. Dawaj, dawaj do samego końca. I jeszcze wheeling na koniec. Brawo Mateusz, bardzo dobry przejazd. Myśl nad swoim ostatnim trikiem, a my zapraszamy na ostatni przejazd najmłodszego zawodnika ze Szkółki Rolkowej Wodzu, Maciej Nabożny. Dzięki Kuba za kubeczki. Maciek, jesteś gotowy? To dajesz. Połowa czasu. I dziękujemy. To był Maciej Nabożny. Chłopaki, podjedźcie tutaj. Fitał, Nikita, Adam, Mateusz, Maciej, podjedźcie tutaj. Tomek, Suwaj, wytłumaczy wam zasady last triku. Podjedźcie. Maciek, Nikita, Adam, Mateusz. Chłopaki, podjedźcie tutaj do stolika sędziowskiego. Nikita, tu jest stolik sędziowski. A dla osób, które są tutaj z nami, każdy z zawodników będzie miał teraz, wykonywał jeden trik przez 30 sekund. Bardzo ważne jest to, że jeśli trik nie wyjdzie w ciągu pierwszych 15 sekund, zawodnik może zasygnalizować, że chce go powtórzyć. Jeśli minie pierwsze 15 sekund, zawodnik już nie może powtórzyć triku. Ponieważ zawodnicy są amatorami,
staramy się, aby dokładnie wytłumaczyć zasady, ponieważ zasady, które tutaj panują na tym Battle Amateur, są dokładnie takie same, jak panują w zawodach międzynarodowych na całym świecie. Ok, zawodnicy poinformowani. Zacznijcie brawami zawodników, to będzie ich last trick, który rozpocznie Nikita. Jesteś gotowy? Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dziękujemy, to był Filip Nikita. Jako drugi swój last trick pojedzie Adam Galanty. Adam, jesteś gotowy? Dawaj do końca i zawracaj. Jeszcze masz połowę czasu, 10 sekund. Dobra, dziękujemy, wielkie brawa. To był Adam Galanty i jego last trick. Poprawiamy kubeczki, a przygotowuje się do swojego ostatniego triku Mateusz Szymkowicz. Mateusz, sędziowie, dawaj. Wheeling, dawaj, dawaj do końca. No brawa dla niego. Wielkie brawa, prawie do samego końca. Dziękujemy. I zostaje nam ostatni zawodnik, najmłodszy, także wielkie brawa dla niego. Maciej Nabożny, Rzeszów, Szkółka Rolkowa Wodzu. Maciej, jesteś gotowy? Dawaj, ostatni trik. Bardzo szybko. Dawaj, 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 dawaj. Dziękujemy, to był Maciej Nabożny, ostatni trik. I mogą rozgrzewać się dziewczyny w kategorii Freestyle Battle Amator, a my poczekamy na wyniki od sędziów, ponieważ zwycięzca tej grupy będzie mógł oczywiście nieobowiązkowo wystartować w kategorii Pro bez uiszczenia opłaty wpisowej. Co oczywiście bardzo polecamy, gdyż jest to okazja do zmierzenia się z najlepszymi zawodnikami w Polsce i nabycia ważnego doświadczenia.